Witam Państwa serdecznie w programie Bunkier Kulturalny. Mariusz Pogonowski, a moimi gośćmi są Magdalena Dymowska, Radosław Grzymała i Tomasz Parzęcki. Będziemy dzisiaj rozmawiać o muzyce elektronicznej. Słuchajcie, od kiedy zaczęła się Wasza fascynacja muzyką? Od kiedy zaczęły się Wasze aktywne działania związane z propagowaniem tej muzyki? W ogóle cała historia naszej grupy, która powstała już dość dawno, to w sumie sięga do dawnych lat, jak się poznaliśmy i wszyscy poznaliśmy się właśnie dzięki tej muzyce. Dzięki temu wszystkiemu, jak zwiedzaliśmy różne jakieś miejsca, które gdzieś były jakimiś alternatywami od tego wszystkiego, co działo się dookoła. Co to znaczy, że zwiedzaliście miejsca? Kościoły? Nie no, kluby. Kluby, więc poznaliście się w klubie. Szukaliśmy miejsc, które pasują do nas, do tego, co lubimy i się poznaliśmy 25 km pod Płockiem. Ten klub już nie istnieje, nazywał się Blue. To sporo ludzi, jak jest w temacie, to na pewno wie, o co chodzi. I tam się nasza historia tak jakby zaczynała w 2006, niektórzy może wcześniej, Magda może trochę wcześniej. No ja może trochę wcześniej. I tam rzeczywiście była prezentowana muzyka elektroniczna. Jak na te czasy dosyć nawet ambitna. To była taka typowa alternatywa. Na te kluby, to wszystko, co grane było tutaj dookoła, to tak w cudzysłowie to samo można powiedzieć, a tam było po prostu coś innego. Trzeba było inaczej na to spojrzeć i starać się to inaczej zrozumieć. Jak byście nazwali tę muzykę, która wtedy była tam prezentowana? Czy musimy do tego wracać? Leciał trans, też leciał. Elektro, taki był moment, że tak naprawdę nadchodziło. Ale te wczesne lata, no to były, ta muzyka była nazywana Wixą, no nie oszukujmy się. Słuchajcie. Ale były dużo wcześniejsze momenty. Różne jakieś takie, można powiedzieć. Kilka etapów po prostu, tak. Można powiedzieć, rozwoju tej muzyki przechodziliśmy. I co jak gdyby co zaszczepiło w Was tę ideę, że sami możecie zacząć organizować imprezy, że możecie być organizatorami? Znaczy, w sumie to po jakimś czasie się dopiero spotkaliśmy. Tam się poznaliśmy około 2006 roku. To z Tomkiem jeszcze chyba raz nawet na konkurs się tam nazywał, w tym klubie Młode Wilki. I do szkoły razem chodziliśmy. Do szkoły, tak. Dawno było. I tak z czasem, przede wszystkim tak z mojego punktu widzenia, to jak zobaczyłem DJ-a, który gra i tam 1000 osób gdzieś czy ileś, on sobie stuknie, puknie, a tam wszyscy ręką machają i to tak mówię, kurczę, jakie to jest fajne, żeby umieć coś grać i tak jakby mieć w pewnym sensie kontrolę nad tymi ludźmi, bo jak ja sobie zagram, tak oni będą skakać, tak w cudzysłowie powiedziane. Ja na przykład się zafascynowałem tym, pamiętam tam taka rurka była, zawsze to wspominam, każdemu znajomemu taka była metalowa konstrukcja i normalnie jak człowiek przyjeżdżałem samochodem, stawałem i potrafiłem tam 8 godzin wystać i stać i patrzeć jak gra DJ, tak żeby po prostu w jakiś sposób na początku swojej przygody pojąć te tajniki, co tam się w ogóle dzieje, bo to nie były takie czasy jak internet teraz hula, że można sobie odpalić YouTube'a, prawda, i sobie zobaczyć, o ten sprzęt tak działa, tutaj ten DJ tak gra, tutaj tak to wygląda i czyli i podglądałeś. To była taka szansa, tak podglądałem. Tak. Podglądałeś. I słuchaj, kiedy kupiłeś pierwszy sprzęt DJ-ski? A to zaraz już po tym, już zacząłem odkładać od razu pieniądze i tam pamiętam za symboliczne 1000 zł, co na tamte czasy, no to sporo. Nowy było. Czy używany? Nie, używany, bo tam ktoś wcześniej się zafascynował tym, i po prostu nie zrozumiał i od niego odkupiłem. Taki najprostszy po prostu. Stracił ktoś zapał. Tak. I co, jak już miałeś sprzęt, czyli jakąś konsolę DJ-ską, dwa odtwarzacze, tak? Od tego się zaczęło. Tak. Zorganizowaliście imprezę? Najpierw to zorganizowaliśmy takie granie. Domówki. Uczyliśmy się grać między sobą. Wtedy jeszcze, no, uczyliśmy się po prostu. Dużo nam brakowało. No, nadal się tak naprawdę uczymy. Ale co mama na te domówki? To akurat u mnie to był letniak i to nie zawsze właśnie wszystko fajnie było, różnie to bywało, ale z reguły się udawało bez jakichś tam większych szkód, może tak. Dużo osób przychodziło na te domówki? No, około 10-15 to były małe domówki. Aha, małe. Dla takich ludzi zafascynowanych, którzy no, też
gdzieś zawsze szukali tej alternatywy. Stopniowo poszerzało się te grono, jak wchodziliśmy głębiej w tą muzykę. Więc kiedy była ta pierwsza impreza, pierwsze wasze wejście, że przyszło 100 osób? Ja to takie pierwsze, to jak miałem to właśnie na takich konkursach gdzieś. Pamiętam, raz mi się udało w Starodźrebach gdzieś tam zagrać przed samą 23. Taki mój pierwszy raz był właśnie to. No, to tam nawet... praktycznie pełen klub był, to byłem taki zafascynowany tym wszystkim, że później to sobie tylko przypominałem, jak to kurczę było w ogóle. Mało pamiętałem z tego tak naprawdę. To był taki pierwszy szok dla mnie, można powiedzieć. A w organizacji imprez to gdzieś, no, pamiętam, jeździliśmy po jakichś osiemnastkach, takich rzeczach, ale to przeważnie też u takich ludzi, którzy chcieli, bo my nigdy nie chcieliśmy grać takiej muzyki, jak grają dookoła. Zawsze gdzieś tam byliśmy, że tak powiem, z boku i nawet wiem dobrze, jak tata mi zawsze powtarza, mówi, kurczę, kupiłeś sobie sprzęt, chcesz grać, a ludzie grają tam disco polo w cudzysłowie. Zarabiają na tym, a co ty z tego masz? A ja na przykład nie czułbym satysfakcji, bo tak bym wyglądał po prostu i nie czułbym tego i zawsze to tak tłumaczyłem sobie, a teraz wyszło jak wyszło, urośliśmy w siłę i lubimy to i dlatego ludzie też w sumie może tak rozumieją nas, jak kiedyś my rozumieliśmy ten klub, że gdzieś ta droga jest jakaś inna. Na potrzeby robienia imprez założyliście Stowarzyszenie 627? Na potrzeby wydarzeń kulturowych, które organizowaliśmy, między innymi kino. No, robiliście jakieś spotkania takie, ogólnie, bo to całe 627KM, bo to było stowarzyszenie, tak się nazywało, to funkcjonowało bardziej tam u nas na osiedlu w Borowiczkach, gdzie można było właśnie jakieś kino pod chmurko zrobić, jakieś warsztaty DJ-skie, pamiętam, robiliśmy też w szkole podstawowej tam u nas. To tak. A później, jak założyliśmy dodatkowo kolektyw DJ-ski 627 SKM, to zaczęliśmy tak bardziej iść w tą muzykę już gdzieś tu. Wtedy mieliśmy takie pierwsze te imprezy letnie. Pamiętam, wtedy z Wielkiej Brytanii wróciłem, bo sobie siedziałem, żeby właśnie na sprzęt zaoszczędzić, to tylko przylatywałem, jak jakieś imprezy były, takie rzeczy. To żeby tutaj właśnie pogrywać, to mieliśmy tutaj parę takich imprez, to pamiętam właśnie jako 627 kolektyw. Pierwsze takie uderzenie było i spotkanie tych ludzi i takie, można powiedzieć, jednoczenie ich, bo fajnie się widzi na każdej imprezie te fajne twarze te same, można powiedzieć, które cały czas kogoś przyprowadzają i widać to niektórych takich ludzi, jak ja na tej sobie barierce stałem, że jednak gdzieś podglądają i to jest, kurczę, fajne, że w Płocku, gdzie w sumie można powiedzieć, jesteśmy w pewnym sensie stolicą, jeżeli chodzi o festiwal Audio River, muzyką, stolicą muzyki elektronicznej, prawda? Płock staje się na te 3 dni w roku. 30 tysięcy osób i wszyscy ludzie pokojowo nastawieni, to jednak coś mówi, że ta muzyka jednak ma jakieś przesłanie i odróżnia się od w ogóle od innych gatunków. No dobrze, wiem, kilka imprez zorganizowaliście również w tej sali, w Perse. Wiem, bo uczestniczyłem też w tych imprezach. Magda przygotowywała wizualizację. Zdaje się, że też zaczynałaś na początku w Starodźrebach. Tak, zaczynałam na początku w Starodźrebach. Na jakiś tam dosyć krótki okres robiłam wizualizacje, których nauczył mnie mój brat, to muszę przyznać. Później trochę świeciłam też w Pokisie i na kilku festiwalach w Płocku, głównie na Regelandzie, którego już nie ma. I raz mi się udało zaświecić też na hip-hop festiwalu. Później miałam dłuższą przerwę, no i chłopacy się do mnie odezwali, czy nie miałabym ochoty zrobić wizualizacji właśnie w Perse. To była impreza chyba organizowana z okazji któregoś dnia świąt. Chyba na Boże Narodzenie, audiowizualia z tego co pamiętam. Pierwszy dzień świąt. Tak, i to chyba były właśnie audiowizualia. No i zgodziłam się, no i tak od tamtej pory trzymamy się razem. No i robimy razem wspólne projekty. Imprezy. Radek, też już zrobiłeś kilka utworów muzycznych. Nie tylko zajmujesz się DJ-ką, czyli miksowaniem utworów, ale też jesteś twórcą muzyki elektronicznej. To u mnie dosyć raczkuje. Tam udało mi się kilka tam rzeczy stworzyć, ale na razie tak jako całości, jakby epki nie wydawałem. Tutaj pod spektakle, tak, w Perse u ciebie udało mi się kilka rzeczy stworzyć. Tam też sobie w domu
Lubię, ale to jeszcze nie jest chyba na razie ten moment, że jeszcze całość jakąś mogę od razu pokazać wszystkim. Ale tutaj no, pod teatr bardzo fajnie mi się współpracowało właśnie. Słuchajcie, muzyka elektroniczna, organizacja imprezy. Trzeba wiele rzeczy zorganizować. Kiedy jest zima, trzeba tym ludziom jakoś zaopiekować się ich kurtkami. Trzeba tą przestrzeń przygotować, żeby oni czuli się tu bezpiecznie, żeby nikt się o nic nie obijał. To jest mnóstwo pracy. Pamiętam, jak organizowaliście pierwszą imprezę, przywieźliście lustra po to, żeby zrobić jakieś formy 3D, wizualizacje 3D. No to wyświetlanie, zaaranżowanie sali, przywiezienie sprzętu, to jest mnóstwo pracy i dużo osób w tym uczestniczy. Jak się skrzyknęliście w tak duży zespół? Od takiej organizacji to tutaj szefo bardzo dobry Tomek potrafi skrzyknąć dosyć szybko właśnie ludzi do działania w taki sposób, nie wiem. No to też... Najważniejsze to jest, są chęci przede wszystkim. No i, i pomocni znajomi, bo też po prostu znajomi, trzeba to tak przyznać, samo, że... też ogarnąć jakieś nagłośnienie, światełka, takie rzeczy, to tutaj też współpracujemy z różnymi osobami, które są po prostu nas blisko i rozumieją to, jaką my pasją się kierujemy i co chcemy robić. A jeżeli chodzi o organizację imprezy, to masz rację, bo impreza przypuśćmy jest w sobotę, a to wszystko się zaczyna już w poniedziałek, wtedy to już... Trzeba jakiś mieć plan, tak jak tu kiedyś nie było szatni, to zrobiliśmy szatnię, trzeba było załatwić. To takie felgi sobie wzięliśmy, do tego rurki dospawaliśmy na prosty sposób, wieszaki tam znajomi nam załatwili gdzieś z galerii, ze sklepów, które mieli wyrzucić. Kupiliśmy ceny takie do produktów spożywczych, po prostu ponumerowaliśmy, wydrukowane zostały numerki dla każdego z gości. I no po prostu tak można powiedzieć, najprostszym, najtańszym sposobem, ale działa i funkcjonuje, prawda? Powiedzcie mi jedną rzecz. Czy koncert muzyki elektronicznej, takie spotkanie, gdzie są te wizualizacje, bardzo głośna muzyka, dym, ciasno, tych ludzi jest dużo i w sali, i na korytarzu, i po prostu ta impreza przedłuża się w nocy praktycznie do godzin rannych, czy to jest impreza, czy to jest kultura? Jak wy to rozgraniczacie? Dla mnie to jest impreza tak, kulturalna. Impreza kulturalna, tak. Tylko, że no po prostu to jest... Zależy, jak kto na to patrzy. Patrzę w ten sposób. Muzyka elektroniczna od zawsze była niszowa. Już od początków kiedy powstawała. Była cały czas jakimś takim napędem tych ludzi, którzy walczyli z ustrojami, z jakimś negowaniem innych niszowych rzeczy. Dlatego powstały też rave'y w pewnym sensie. Ja osobiście bardzo lubię muzykę elektroniczną i zawsze ją traktowałem jak coś więcej niż tylko imprezę. Tak jak na przykład kultura rave'owa jak powstała, to ludzie gdzieś znajdowali jakieś stare magazyny, stawiali po prostu głośniki, skrzykiwali się na godzinę czy dwie godziny, gdzie będzie impreza i tam wchodzili nielegalnie i tak powstały takie rejwy pierwsze za granicą, w Niemczech na przykład, w Wielkiej Brytanii powstawały takie imprezy kiedyś za dawnych czasów, a cała kultura techno, bo my ogólnie oscylujemy, można powiedzieć, w elektronice, ale często u nas na imprezie i gęsto jest słychać techno, bo też się z tym utożsamiamy jako kombinat. Bo to już jest nasza nowa grupa, która powstała, aktywistów. I właśnie techno to jest kultura, bo na przykład teraz byliśmy na imprezie dwa dni temu na Instytucie w Warszawie, gdzie bawiło się w granicach, no tak na około 8 tysięcy osób, prawda? I jest wielka hala wysokich napięć i ludzie bawią, ktoś się niechcący puknie, stuknie. Przepraszam, tu kurczę, każdy ma swój świat, swoje kredki, jest super fajnie, każdy uśmiechnięty. Dlatego nazwałbym to imprezą kulturalną, bo ludzie się tam nie spotykają po to, żeby wytykać się palcem, tylko po prostu, żeby być tam dla muzyki. Może jeszcze bym to w ten sposób podkreślił, że to jest no, subkultura i przychodząc na imprezę, tak naprawdę spotyka się ta subkultura. To już samo to przez siebie chyba mówi, nie przychodzą do nas przypadkowi ludzie, tylko osoby jakby no ściśle ukierunkowane na naszą muzykę, na to, co robimy. Ja nawet kiedyś tak z boku patrzyłem na koncerty, które odbywają się w Płocku
właśnie reggae, land, czy hip-hop, czy właśnie audioliver, że ci ludzie nawet się inaczej ubierają, inaczej zachowują i są rzeczywiście po prostu, różnią się stylistycznie, tak jakby ich estetyka jest różna i muzyka też jest odzwierciedleniem ich wnętrza. Słuchajcie, macie w planach jakieś imprezy? Mamy. Tak, oczywiście. Macie jakieś nowe pomysły? O pomysłach to tak, no, nie chcemy ich trochę zdradzać, bo cały czas jeszcze tam nad nimi pracujemy, ale no, jak najbardziej na pewno nie będziemy przestawać, tylko raz w miesiącu przynajmniej jakąś imprezę będziemy organizować. Macie miejsce teraz do... Mamy. Aktualnie współpracujemy z klubem Queen w Płocku. I jesteśmy w fajnym dogadaniu a propos tego, żeby jakąś wizję mieć rozwojową naszych imprez z właścicielem. Już w tamtym roku zaczęliśmy pierwsze, mieliśmy imprezy właśnie tam przy Grodzkiej. I jak do tej pory współpraca funkcjonuje. Ludzie przychodzą, dlatego dlaczego nie brnąć w podarek, prawda? Czy zamierzasz, powiedz Tomek, tworzyć też muzykę? To znaczy ja też tworzę, też mam sprzęt, tylko właśnie byłem w Wielkiej Brytanii, ale dopóki tego wszystkiego nie zbiorę do kupy, to na pewno nie będę nikomu pokazywał. To jest po prostu tak. Tak już sobie powiedziałem na samym początku, że dopóki mój materiał nie będzie doszlifowany, to wtedy dopiero da radę pokazać to komuś. No dobrze, to wytłumaczcie mi, czym jest kombinat i kto go tworzy. Kombinat jest to grupa aktywistów. Posiadamy u siebie w grupie grafików, DJ-i, live performerów, VJ-i i jest nas tam aktualnie 10 osób. Tworzymy to wszystko jako jedną całość. Każdy wie, czym ma się zajmować, jakimiś mediami społecznościowymi, tak jak powiedziałem, grafikami, organizacją. Każdy wie, od czego jest i tak brniemy cały czas do przodu. Trzymając się razem, wspierając, nie dając nawet jak ktoś by upadł, to podnosimy się razem, przyjmujemy porażki razem i zwycięstwa również. Jesteśmy jak jedna wielka rodzina. Czyli kombinat to 10 osób, które zajmują się poszczególnymi etapami imprezy, czyli wizualizacje, muzyka, oświetlenie, nagłośnienie, rozumiem. Czy jesteście samowystarczalni, możecie obsłużyć imprezę? Staramy się być samowystarczalni. Do tego dążymy, żeby być samowystarczalni. Tak, powiedzcie w takim razie, czego słuchacie na co dzień? Bo tworzycie muzykę elektroniczną, prezentujecie ją na imprezach, a czy macie jakąś odskocznię w ciągu dnia w samochodzie? Tak. Ja lubię słuchać jazzu, kompletnie nie znam artystów jazzowych, ale jak wpadam w jakąś radiostację słuchając, to sobie lubię posłuchać, ale kompletnie się nie znam na tej muzyce, po prostu lubię ją posłuchać. To jest moja taka odskocznia, jeżeli chodzi o artystów, na jakich się wzoruję, to może nie bardzo, ale jakich lubię, to Fortet, Gui Burato, lubię takie elektroniczne dosyć brzmienie. A ja to lubię słuchać hip-hopu ogólnie, tak? Bo hip-hop ma zasady, zależy jaki, no bo nie mówię o tam takich jakichś śpiewanych, takich do końca, tak brzydko to ujmę, ale lubię słuchać hip-hopu, który przedstawia zasady tego, jak się kierować taką prawilną, można powiedzieć, stroną, żeby ludzie byli normalni i nie robili sobie jakichś głupich krzywd, można powiedzieć, bo w dzisiejszych czasach to ciężko znaleźć osoby, które po prostu nie kleczą po plecach, a później wytykają palcami. To jest najłatwiejsze w dzisiejszych czasach. Czyli twórców, którzy piszą taką, powiedzmy, poezję współczesną, wykładają tak. Jakieś swoje credo życiowe w muzyce, mówiąc o tym właśnie, jak ten świat powinien wyglądać. Tak, dokładnie. Którzy po prostu, tak jak u nas jest w kombinacie, wszyscy zrozumieli, czego chcą, jaką drogą się kierować i tak samo jak się słucha hip-hopu i rozumie się ten przekaz, to wtedy człowiek rozumie, jak ten świat wygląda bardziej, bo jest bardzo dużo historii opowiedzianych, do których można tak naprawdę swoją osobę też przypisać. Magda?
Ja oprócz muzyki elektronicznej lubię słuchać muzyki ceremonialnej oraz pochodzącej z Puszczy Amazońskiej. I jeszcze najlepiej właśnie jakby ta muzyka, jak jest połączona z muzyką elektroniczną, to już jest w ogóle cudownie. Czyli takie trochę... Amazońskie brzmienia. Amazońskie brzmienia. Ciekawe. Słuchajcie, jeszcze jedno pytanie. Jak zacząć tworzyć muzykę elektroniczną? Czy jest potrzebny instrument do tego? Tak naprawdę to można to jest też na myszce zrobić. Myszką? Można. Komputerową? Komputerową, tak. Na komputerze. Jakieś podstawy, takie rzeczy można zrobić. Trzeba mieć oprogramowanie. Jak jest ktoś bardzo zaczęty, to potrafi i na samym software'ze zrobić coś genialnego. To kwestia własnego postrzegania tego, co chce się wykonać. Kreatywności. Kreatywności, o, dokładnie tego słowa. Jak ktoś jest kreatywny, to naprawdę może zrobić coś z niczego. Nie potrzeba mu wiele, tak naprawdę, bo te maszyny, które są wszystkie dostępne, droższe, mniej, droższe, tańsze, to pomagają, przyspieszają cały proces, a wszystko tkwi tak naprawdę w głowie. I ja to w ten sposób to widzę. Elektronika jest bardzo taka intuicyjna i często jak się ją tak w sumie produkuje, robi, to czasem wydaje się, że to już jest to, a zaraz nadchodzi nowy dźwięk i w ogóle się zmienia koncepcja i to... Czyli jakbyśmy chcieli to usystematyzować, to oczywiście muzyka elektroniczna to głównie komputer, program i pomysł na to. Tam mamy do dyspozycji w programie filtry, mamy jakieś urządzenia, które zajmują się harmonią i mogą powielać te dźwięki, powtarzać je, cofać, zapętlać. Emulatory jakieś instrumentów, tak, efektów od cholery tego. Bardzo Wam dziękuję za rozmowę. Magdalena Dymowska, dzięki. Radosław Grzymała i dzięki. Tomasz Parzecki. Dziękuję. A oglądali Państwo program Bunkier Kulturalny. Mariusz Pogonowski. Dziękuję i do widzenia.